Słyszeliście o tym, co mówią teraz w telewizji, że jest jakiś koronawirus w Chinach i w ogóle to ludzie umierają i że wszyscy się tego boją? To teraz pozwólcie, że powiem wam o czymś straszniejszym. Koronawirus? Kto się tym powinien w ogóle martwić? Kwaronawirus. To jest to, czym powinieneś się martwić. Że co, że koronawirus, że gorączka, że gardło boli, że kaszlesz? To brzmi jak zwykła grypa. I wiecie, co jest straszne? To, że kwaronawirus możecie zobaczyć i ma postać straszniejszą niż w ogóle może wam się wydawać. Kwaronawirus to gęś chodząca po pulpicie. Przepraszam, czy możesz? Zostaw moją łyżkę! Nie! Pomocy! Ej! Oddaj! Oddaj! Oddaj łyżkę! Widzicie, jak to jest straszne? Co, myślicie, że co, że choroba, że temperatura? Ta gęś mi właśnie zabrała myszkę z komputera! No dobra, spokojnie. Musimy się jej jakoś pozbyć, okej? Okay? To, że widzicie mój teraz pulpit i widzicie każdą moją aplikację, to jest mały szczegół. Hej, gęsio, proszę, nie atakuj! Czekajcie, czy możemy ją sterować? Mogę ją, patrzcie, zataczamy nią kółeczka. Co, znudziłaś się? Znudziłaś się ganianiem mojej myszki? Co teraz? Co teraz, cwaniaczku? Słuchajcie, czy jest jakaś szczepionka na kwaronawirusa? Gdzie idziesz? Halo? Czemu? Nie atakuj mojej ikonki FL... Halo? No nie zbudź! Z brudnymi buciorami po pulpicie brudzisz... Brudzisz mi moją tapetę! Złaś! Idź stąd! Idź to! Czyść to! Czyść to! No... Ty głupia gęsio, no! Zostaw mnie! Znowu zabrała mi myszkę, no. No dobra, odpalmy sobie może przeglądarkę. Jak się pozbyć kwaronawirusa? Jak zlikwidować malinkę? Muchy w mieszkaniu. Sposób na czkawkę. Mucha domowa, ale ja chcę kwaronawirusa, czy w ogóle Google wie o czymś takim jak kwaronawirus? Czy to jest pierwszy przypadek, czy ja jestem pierwszą osobą, która kiedykolwiek... Gęsio, co ty? Jak to się stało? I cause problems on purpose. Tworzę celowo problemy. Ej, hej, co to ma być? Jak ty otworzyłaś notpada? Gęsiu, zostaw mnie! Zostaw mnie w spokoju! Niedobra gęś. Nie można. Źle. B. Jak się karci gęsie? Bardzo niemiła gęś. Dobra, słuchajcie, no to może jak się pozbyć gęsi? Odstraszanie dzikich... Nie. Jak się pozbyć gęsi chodzącej po pulpicie? Jak się pozbyć gęsi... Jak zrobić patyczaka chodzącego... Nie chcę patyczaka chodzącego... Jak się pozbyć gęsi? Mam gęś, która mi chodzi i mi zabiera myszkę. Jak się pozbyć gęsi chodzącej? To może... Co to? Co to ma... Gęsio? Dziękuję, że mi dałaś obrazek Justina Biebera, ale to... Po co... Dlaczego gęś właśnie przyciągnęła mi obrazek Justina Biebera gdzieś za ekranu? Gęsiu, ja rozumiem, że ty może lubisz tego typu muzykę, może jesteś fanką, ale... Wiesz, że Justin Bieber już tak nie wygląda, to jest... O nie! O nie, zamknąłem ekran i gęś mnie znowu nienawidzi, zostaw mnie! Zostaw... Nie! Nie! Dobrze, zostaw... Zostaw mnie, idź sobie stąd. Idź sobie stąd. Nara.
poszło wąt. No idź. No złaź mi tu z ekranu. Jak odstraszyć gęś? Jak odstraszanie dzikich gęsi, to jest dobry pomysł. A tam i tu jest znowu z buciorami łazi. No, na terenie Polski spotkać można najczęściej gęsi zbożowe, gęgawy oraz gęsi białoczelne. Ale czy jest taki odstraszacz na pulpit? Czy jest coś takiego, żebym na pulpicie mógł ją odstraszyć? Okej, okay, czyli gęś jest fanem Justina Biebera oraz bardzo lubi memy z samym sobą. Okej. Okay. To by wiele tłumaczyło, tylko teraz, żeby zamknąć tego mema, wiecie co, ja go może tu odstawię na bok? Mam pomysł. Naturalny wróg gęsi. Naturalny wróg... Co jest naturalnym wrogiem? To ona! Co to? A, gęś narysowała sama u siebie w notatniku, okej. Okay. O nie, słuchajcie, naturalnym wrogiem gęsi są li... Gęsio, zostaw to! Czemu mi cały czas dajesz jakieś... I am an angel... Gęś napisała, że jest agentem chaosu. Słuchajcie... Ja nie wiem, ja chyba spalę ten komputer. Chyba spalę ten komputer, słuchajcie, i w ogóle odłączę się od prądu i wyprowadzam się stąd. Ta gęś, ja myślę, że ta gęś nie jest zwykłym wirusem, ona jest po prostu jakaś nawiedzona. Ona chce mnie zabić. Ja nie wiem, ja nie mam czym się bronić, mam grzebień. Jeśli ta gęś spróbuje tutaj przyjść, to ja ją rozwalę, zobaczycie. A co jeśli wyświetlimy obrazek lisa? O! Gęsio! Bój się! Ona się chyba niekoniecznie boi. Honks. Dobrze. Dobrze, gęsio. Lis! Bój się! Co lisy robią? What does the fox say? Ring ting ting! Ring ting! Ona się nie boi, ona nawet po nich chodzi. Ona ma ich tak kompletnie gdzieś, że nawet chodzi po tych lisach. Ona naprawdę... a jakby tak... A jakby tak wezwać jakąś naprawę, jakiegoś mechanika od komputerów? Albo... Nie wiem. No bo, zobaczcie, jakby... Gęsio, ja wiem, że ty lubisz Justina Biebera, naprawdę. Ale wystarczy. No dobra, a teraz gdzie się ta gęś podziała? Przecież... Gdzie? Co? Ktoś puka? Jest tu... Co to ma być? Co? Nie! Nie! Nie!